dzisiejszym odcinku 48 graczy będzie przebierało się za różne przedmioty i będą chowali się oni w kinie, a naszym zadaniem jest ich odnalezienie. Jeśli lubicie chowanego, przebieranego, zostawcie łapkę w górę, oczywiście subskrybujcie ten kanał, no i wpisujcie kod w sklepie Evela. W dzisiejszym odcinku, tak jak powiedzieliśmy na samym wstępie, robimy prop hunta, ale na starej miejscówce, czyli na kinie. Mamy 50 osób, które za chwilkę przemienią się w dane przedmioty i my musimy ich odnaleźć. Także wybaczcie 2 minuty na schowanie się, widzowie, widzimy się za 2 minuty. Jeśli wy byście chcieli zagrać na tej mapie, kod do mapy wam się wyświetla, a bronię będziecie mogli znaleźć oczywiście tutaj w tym miejscu. No i oczywiście przypominam wam o naszym kodzie Evela w sklepie z góry, dziękuję. A few minutes later. 2 minuty minęły, więc zakładamy słuchawki i dzisiaj to ja zacznę, słuchajcie. Dzisiaj to ja zacznę, wydaje mi się, chodźmy po kolei. Wydaje mi się, że mamy bardzo dużo. O, czekajcie, co mi się jeszcze wydaje? Wydaje mi się, że Erko Kosek tutaj. Ewela, dawaj dalej ty. Tutaj co to jest? Jakaś latająca kasa. Co to było? Kwiatek kręcący się, on tak chyba, Rafał, ma być. No nie, nie ma tak być. No, eliminujemy. Mamy tutaj śmieci. Na śmieci ogółem musimy uważać, ale to są prawdziwe śmieci. W ogóle tam drzewo jakieś... Pędzel był takim dużym drzewem tam. Na pewno byśmy go nie zauważyli. Lecimy tutaj. Wydaje mi się, że któryś z tych pojemników może być ziomkiem. O, na pewno ten i ten. No na pewno te pojemniki to niewidoczne były, nie? Mi się w ogóle wydaje, że tutaj ktoś z tych stołów jest. Że ktoś się zamienił w stół, myślisz? O! Mamy kosz tutaj na śmieci. Rafał, tu kogoś rozwaliłeś i było chyba coś na czymś. Nie, no wcześniej mieliśmy po prostu takie 2 duże pojemniki, ale już pojemnikami tutaj już nikt nie jest. Ja bym szedł dalej, Ewela, dawaj dalej. Mamy kolej... O! Pozdrawiamy Krastiego. Zobaczmy kolejną osobę. Memik, kolejna osoba tutaj. Ewela, jak ci idzie? Znalazłaś kogoś, czy jeszcze nie? Tak, znalazłam. Nie, no tak szczerze to nie znalazłam, tam sprawdzałam coś. Kamień. Ej, ale to jest taka fajna, przejrzysta mapa, no nie? Że tutaj rzeczywiście jest dużo... Ej, co to było? Nie wiem, ale XD. Tu jest kosz na śmieci, który nie powinien stać, nie? A ten głaz nie powinien tu stać, nie? Ej, ale co z tym ekranem się stało? Chodź na górę. Patrzcie się tam. Dobra, mam kolejną osobę. Maciejek się za drzewo przebrał i był drzewem na drzewie. Ej, ale co z tym ekranem, Ewela? Wyjdź do góry ekranu. Mi się wydaje, że to był ten typek, co go załatwiłeś tutaj. Tak myślisz? Ale aha, bo może on się po prostu odmienił. Dobra, lecimy dalej. Sprawdźmy tutaj jeszcze te kwiatki. Czy... O, dobra, mam Michała. Pozdro, Michał. A patrz tu! 2 krzesła przy samochodzie. Ktoś na pewno jest typkiem. Nie! To ten pojemnik. Nie! Oj, cienko, cienko. No coś mi źle idzie, ale tutaj widziałam, że ktoś się chował tutaj. Tu wchodzi do tego domku. Ja znalazłem Ksebusia, po którym przeszłaś, co dopiero. Tak! A czym był? Kwiatkiem po prostu. Co ty gadasz? To możemy rozwalić, żeby łatwo przejść. Śmieci, na śmieci trzeba uważać. Tutaj ktoś na pewno jest. Bo on wszedł do kibla. Ty, to musimy właśnie otwierać te toalety w sumie. Chodźmy tu do środka. 1, 2, 3. Jedna osoba z nich to była. U góry tutaj jeszcze ktoś. Nie wiem, jak on tutaj wyszedł do góry, ale... No wspinaczką może, wiesz? Jest kwiat. On po prostu to jakiś meszek urósł na dachu, po prostu, tak mi się wydaje. Konrad Gamer tutaj. Ja bym właśnie te... wyeliminował właśnie te kwiatki wszystkie, bo tutaj dużo osób padło na pomysł, żeby właśnie takim kwiatkiem być. Mi się wydaje, że ktoś może być jeszcze drzewem. Znalazłem kolejną osobę, jakby co? Tutaj? Ja tutaj samochody, przecież my w ogóle nie pomyśleliśmy, że to samochodami ktoś może być. Ty, ale wiesz co, ja co dopiero zobaczyłem? Chodź za mną na chwilę, Ewela, chodź za mną, leć za mną na jetpacku. Tutaj ziomek. Ej, co jest grane? Przecież... Ej, chodź, Ewela, chodź. Patrz na tego ziomka, jak to wygląda. Ej, to jest dobre. A czemu jest? No zobacz, ja nie mam pytań. A tym takim konikiem. Tak, dokładnie takim koniem, jak tutaj stoi. Ej, ale mega fajny prop. Tutaj śmieci jeszcze mi coś wydają się. Huśtawka? Nie. Ale to w takim razie te huśtawki mi tutaj nie pasują. Michał, pozdrawiamy Michała. O, lampą ktoś może być. Nie. Myślisz, że ktoś się za samochód przebrał? Myślę, że na pewno. Właśnie te samochody trzeba teraz postrzelać do każdego. Ewela, zrób to ze mną. Tutaj mamy jakieś krzesło. Dobra, jest ziomeczek. Ej, no nikt się nie przebrał za samochód? A za kampera. Nie byliśmy przy kamperze chyba jeszcze. Tu są 2 krzesła. Wydaje mi się, że tutaj zaczynaliśmy... Ej, to już ciężko. Najgorsze jest to, że tutaj na tej mapie nie zrobiłem licznika i nie do końca wiadomo właśnie, ile osób zostało. Ej, te worki ze śmieciami, jednak nic.
Tutaj kosz też nic. Mi się wydaje, że ktoś oszukał i był za mapą. Albo, że wiesz, oni powchodzili tak gdzieś między coś. Ale mało chyba osób znaleźliśmy. Ej, no mało, mało. Tu jakieś drzewo. Ja bym rozwalił też te drzewa, bo ktoś może na drzewie siedzieć. Tutaj nie. Ej, ciężko już. Chyba, że my już wszystkich odnaleźliśmy. Wiesz co, ja bym wszedł jeszcze właśnie na ten ekran. Na tym ekranie wydaje mi się, że ktoś może być. O, patrzcie się. Co, masz tam kogoś? Tak, był duży kamień i jak rozwaliłam ten kamień, to dwa takie małe kamyczki były. Znaczy małe. Spore nawet i to były dwa typki. Tu jest kolejny kwiatek, kolejne kamienie, kolejne kwiatki. No i patrz, rozwalmy to i zobaczymy, czy tutaj tak samo. Nie, tu akurat nie ma. A popatrz u mnie tu na ten pojemnik, myślisz? Obstaw. Myślę, że tak. Myślę, że to jest ziomek. A nie. To też nie. Mi się wydaje, że za tymi kamieniami ktoś. O, widzisz? Patrz, dwa takie kamyczki i to były typki. Co ty gadasz? Dlaczego te kamienie są takie malutkie? Ej. Patrz, jak tu barierka stoi. Jednak nie. A zobacz tu, Ewela. Wydaje mi się, że właśnie tu jest ziomek. Patrz, tu. A takim kamieniem. Stał tu na ogrodzeniu w drzewie i go w ogóle nie było widać. Ej, a tu ktoś jeszcze... O, dobra. Frek. Był drzewem gdzieś tam bardzo daleko i później się zamienił do takiego malutkiego. Ale mi się, Ewela, wydaje, że powinna się tu cofnąć, bo jednak... A nie, to jest kamień. Tutaj... Ej. Ej, jest tu ziomek jednak. Mister Kapi, znaleziony. A czym był? I tu jest jeszcze drugi. Tak, Ewela tutaj właśnie szukała, nie? Ktoś tu gwizda do mnie. Jest tutaj, był krzaczkiem i drugi krzaczek. Dwa krzaczki tu były i my tu byliśmy i co? I nie widzieliśmy ich? No, ty tutaj wcześniej przechodziłaś, ja znalazłem dwie osoby i nie strzelałem do każdego. Tutaj, ej, a to? Patrz, 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 patrz! Chłop za tym! Za drzwiami. Chłop był za drzwiami tutaj schowany. No, to jest dobra lokacja. O, o, o! Gwizda tu coś. Da się być śmieciami tu? Właśnie nie da, ale ogółem ze śmieci ogółem można się przebierać, a na tej mapie nie wiem, dlaczego to nie działa. Ktoś tutaj jest, Rafał. Ktoś tu, ten. Ej, Ewela! Zniszczyłaś cały dom. Ja. Ej, mam ziomka Ewela, był na drzewie. Pozdrawiamy Lukiego. Ale patrz, jak tutaj 200 IQ, ile miejsca wyeliminowałam. Wydaje mi się, że tutaj też ktoś będzie. Jedna osoba, dobra, jedna osoba na tą chwilę. Mi się wydaje, że lampami ktoś może być, także z daleka tutaj strzelę do nich, ale nie. A że samochodem nikt nie jest? Ej, a to ci się nie wydaje podejrzane, jak my tylko tych krzeseł staliśmy wcześniej? Tu. Dokładnie. Ten samochód trzeba rozwalić, na pewno coś tam jest. O, patrz, znowu jest Freku. To jest jakaś zcheatowana miejsce. Dobra, no nie pozostało nic innego, jak tylko właśnie wszystko już powoli niszczyć. Cztery osoby zostały. Ewela, ja tu kogoś słyszę. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Kim on był, czym, znaczy się? Nie wiem, on się przebrał za to, co już tutaj strzelaliśmy do tego. Więc no, łatwo by go było znaleźć. Trzy osoby zostały. Tutaj w domku... A te pudła na strychu, nie. Tablica tutaj, patrz, Rafał... Nie. Tak! Jak on był uszkodzoną tablicą? Co za oszuścik! Coś musiało być uszkodzone, no nie? I dopiero się przebrał za to. Tak, ale to dwie osoby zostały w takim razie. Samochody? Jeżeli nikt się nie zrobił samochodem, to po prostu... Aż dziwne, nie? Właśnie, no ja bym pierwszy co, to bym się właśnie za taki samochód przebrał. Nie wiem, dlaczego tak ludzie się nie poprzebierali. Jedną osobę musimy znaleźć i dowiemy się, gdzie jest ostatnia. Nie wiem, ja zaglądam pod samochody teraz, czy coś nie stoi pod spodem. A może huśtawką ktoś jest? Ej, ja bym zniszczył wszystkie samochody po kolei, Ewela, dawaj. Albo może drzewami jeszcze są? Patrz, chłop był na tym. Na przez czym? Przypadek rozwaliłem i mamy to. Na drzewie? Nie, na domku był chyba kwiatkiem. Przynajmniej tak mi się wydawało przez chwilę. Ewela, ja cię eliminuję i zobaczymy, gdzie jest ostatni. Jestem mega ciekawa, gdzie jest ostatnia osoba. Ostatnia osoba chyba spadła na dół i nie mogła chyba wrócić na mapę, tak mi się wydaje. Także w dzisiejszym odcinku wygrywa ta osoba, która spadła z domku.